W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na matkę swojego Syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maria stała się godnym przybytkiem wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszajmy sobie łaskę potrzebną do zwalczania grzechu. Święto niepokalanego poczęcia obchodzone na wschodzie w wieku VIII, w wieku IX przeszło na zachód. W Polsce przyjęło się ono w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku błogosławiony papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej. Kolejny dzień naszych rekolekcji adwentowych przeżywamy razem z Maryją. Podczas tej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ja za żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego Kościoła i Domu Zakonnego, ojciec Mieczysław, za świętej pamięci Antoninę Leszczyńską. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała wysokości Bogu, o na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który godzisz grzechy świata, że Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Prowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Oto Słowo Boże. Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. W trzecim dniu naszych rekolekcji adwentowych, synodalnych, na temat synodu zapoznajemy się z tą tematyką, czyli zapoznajemy się we wspólnej drodze, którą kroczymy jako Kościół, wspólnota, w tym podążaniu razem wspólną drogą, na której idziemy razem z Jezusem w Duchu Świętym, ale także na tej drodze idziemy razem z Maryją i Józefem. To szczególnie w tym adwentowym czasie mocno jest nam bliskie, dlatego że również uczestniczymy w tym oczekiwaniu adwentowym wraz z Maryją i Józefem na narodzenie Chrystusa, a w tym duchowym naszym podążaniu razem w czasie synodu oczekujemy i prosimy o łaskę Ducha Świętego, aby On przyszedł i nas ogarnął, tak jak ogarnął Maryję i Józefa. Maryja i Józef byli świeckimi ludźmi. Na pewno sami, jak słyszymy z ich relacji, nie czuli się wybranymi w jakiś sposób szczególny. Ale
to, co ich spotykało, było dla nich powodem do głębokiej refleksji. I w ten szczególny dzień, gdzie łączy się nam ten dzień rekolekcji z uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, która jest pełna łaski. Ten rys jest widoczny w Ewangelii Maryi, która jest zasłuchana w Słowo Boże. W Słowo, które usłyszała od anioła. I tak jak nam ewangeliści potwierdzają, Maryja zachowywała wszystkie te wydarzenia i wszystkie te słowa w swoim sercu. Niewiele mówiła. Bo tym, czym mogła się podzielić, to Chrystus, którego wydała na świat, wypełniając wolę Boga. Warto zauważyć, że także jesteśmy w czasie roku świętego Józefa. To dlatego on, który bardzo dyskretnie jest obecny w życiu Kościoła, ale także w życiu świętej rodziny, wspierając Maryję na tej drodze, także wspiera Kościół, wspólnotę wszystkich nas. Nie zawsze to zauważamy. Jak wiele rzeczy w życiu nie zauważamy. Jakbyśmy mieli zrobić sobie takie złożenie wszystkich rzeczy, których nie zauważamy w naszym życiu, to zapewne byśmy się może nawet i przerazili. Ale nie o to chodzi. Bo Duch Święty przynagla nas do tego, aby odpowiedzieć w odpowiednim czasie na wezwanie przychodzącego Boga. I tak w dzisiejszym dniu niech ten obraz Maryi, Józefa, świętej rodziny, oczekującej, ale także wspierającej się na tej drodze, wybranych przez Boga, tak jak Bóg wybrał nas, chociaż czasami czujemy się niegodni, że Bóg może do nas mówić, do nas grzeszników, do nas słabych ludzi, do nas, którzy żyjemy sobie spokojnie, czy Duch Święty może przyjść do mnie ze swoim światłem. No właśnie Ewangelia, właśnie życie Maryi, Józefa i wielu pokoleń pokazuje, że Duch Święty wie, kiedy chce. I przychodzi, jak sam chce. Aby człowiek był otwarty na Niego. Aby był przy Nim. Aby także swoją wolną, świadomą, dobrowolną wolą mógł powiedzieć: tak, jestem otwarty na Twoje działanie, Duchu Święty. Bo bez tej deklaracji człowieka nikt nic nie zrobi. Tej deklaracji, która ma być początkiem tej wędrówki z Jezusem, z Maryją i Józefem. I dzisiejszy dzień oddaję głos pani Ani, która jest przewodniczącą w parafialnej Radzie Synodalnej, aby nam właśnie te wydarzenia synodalne, które zaczęły się już dziać, aby dała świadectwo, powiedziała nam o tych wydarzeniach, które rozpoczęły się w archidiecezji warszawskiej. Uczestniczyła już w pierwszych spotkaniach, w kontakcie z księdzem biskupem Jareckim również. Niech opowie nam, jak te wydarzenia zaczęły się już w Kościele. Przybliży nam ten tutaj Kościół nasz, bliski, warszawski. Zapraszam pani Aniu do tutaj do ambony. Proszę o słowo do nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Anna Rotter i ksiądz proboszcz wyznaczył mnie jako osobę kontaktową do spotkań w zakresie synodu.
I takie spotkanie odbyło się w kurii warszawskiej w dniu 25 listopada tego roku. Prowadził je biskup Jarecki i były obecne osoby kontaktowe z wszystkich parafii. Biskup Jarecki w trakcie tego spotkania wielokrotnie powoływał się na homilię papieża Franciszka. Ojciec Święty wygłosił ją podczas mszy świętej inaugurującej rozpoczęcie synodu. Natomiast to spotkanie miało taki charakter bardzo praktyczny. Dotyczyło ono konkretnych wskazówek, czy też opisywało metodę, jak mają wyglądać spotkania parafialne na poziomie parafii. Biskup Jarecki podkreślił, że synod wskazał na takie trzy kanały podstawowe synodu. Pierwszym istotnym, najistotniejszym podstawowym kanałem to jest kanał parafialny, czyli spotkania na poziomie parafii. Podkreślono właśnie podczas tego spotkania, że jest to najistotniejszy kanał czy poziom synodu. Chodzi o to, chodzi o wysłuchanie jak największej ilości osób podczas tych spotkań. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi wzięło w nich udział. Nie tylko takie osoby, które co niedziela chodzą, czy też regularnie uczestniczą w mszach świętych, w spotkaniach parafialnych w naszej wspólnocie, ale również chodzi o zaproszenie i wysłuchanie takich osób, które nie chodzą do kościoła z różnych powodów. Następnym poziomem czy kanałem synodu jest poziom diecezjalny, czyli spotkania diecezjalne, które będą wypadkową tych spotkań parafialnych. Oraz trzeci poziom, poziom internetowy, bardzo istotny również, szczególnie dla tego, aby zaktywizować osoby, które nie chodzą regularnie do kościoła z różnych powodów, czy też nie mogą uczestniczyć w spotkaniach parafialnych tutaj na miejscu, w kościele, czy to z powodów osobistych, zawodowych, rodzinnych. Biskup Jarecki podkreślał, że synod, istota synodu to jest proces, troska o prawdę dotyczącą Chrystusowego Kościoła. Konieczne według biskupa jest, aby w tych spotkaniach uczestniczył zawsze kapłan. Podkreślano też, wskazywano, że cel synodu to odbudowanie kościoła, wspólnoty sióstr i braci, aby nie było bierności, narzekania, aby było dopełnianie się. I właśnie też podczas tego spotkania podkreślano, że te nasze spotkania na poziomie parafialnym to po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy się spotkali, czyli spotkanie, a potem wysłuchanie. To wysłuchanie musi się odbywać w duchu wspólnoty, w duchu pokory. I chodzi o to, tak jak podkreślano, żeby nie tylko skupiać się na tej bierności czy też narzekaniu, ale żeby wskazywać na konkretne rozwiązania, na konkretne sposoby, może jakieś zmiany, może na sposoby innego działania, ale żeby bardzo istotne jest, bardzo ważne jest to konstruktywne podejście do spotkań, czyli wskazywanie konkretnych metod rozwiązania. Kolejną ważną, istotną sprawą jest właśnie oprócz tego spotkania, które jest najistotniejsze, tak? No bo jeżeli nie spotkamy się, to nie będziemy siebie wysłuchiwać. Ostatnią rzeczą jest rozeznanie, czyli zebranie tych informacji, potem w duchu pokory, w duchu modlitwy, rozeznanie wniosków czy informacji, które uzyskaliśmy podczas tych spotkań. Podkreślano wielokrotnie, że podczas tych spotkań nie jest istotne, abyśmy teoretyzowali, ale bardzo ważne jest, abyśmy
te nasze metody czy wskazania osadzali w życiu konkretnej naszej parafii, czyli takim życiu codziennym. Biskup Jarecki wskazał również na słowa papieża, który mówił, aby ten synod nie był kolejną konferencją naukową, czyli aby nie bać się mówić o bardzo istotnych, ważnych problemach Kościoła właśnie w sposób prosty, taki codzienny, aby nie silić się na jakieś naukowe czy teologiczne wyrażenia i aby nie bać się tej prostoty i bezpośredniości. A ważne jest oczywiście podczas takich spotkań zadawanie pytań, czy to w grupach, czy nawet przed spotkaniem, aby rozważyć we własnym sercu, co chciałabym powiedzieć, co chciałbym, jakie wskazówki dać, co należy zmienić albo przeobrazić może. Biskup Jarecki też uwypuklił to wielokrotnie, że świeccy należą do kapłaństwa powszechnego, a księża do kapłaństwa służebnego. I właśnie w tym synodzie też bardzo ważne będzie to kapłaństwo powszechne członków ludu Bożego, który będzie miał prawo, czyli czy będzie, my będziemy mieli możliwość zabrać głos, ale też to jest istotne, że już tak konkludując, biskup Jarecki stwierdził, że te nasze spotkania na poziomie parafii nie będzie jakichś konkretnych bardzo takich prawnych uregulowań co do tego, jak one mają wyglądać. Najważniejsza jest modlitwa, czy też nabożeństwa, adoracja, modlitwa do Ducha Świętego. To jest podstawa, ale potem te spotkania, jak mają już wyglądać, w jakiej formie, czy to będzie w formie ankiety, czy w formie przesłania wskazówek, czy swoich przemyśleń drogą internetową, czy napisanie listu do parafii, to już naprawdę nie ma takiego znaczenia ta forma, ale to, żeby w ogóle osoba, członek parafii zechciał wyrazić swoje przekonanie, swoje zdanie. Podczas tego spotkania bardzo ciekawie mówiły osoby, przedstawiciele parafii, którzy już rozpoczęli pewną działalność, przeprowadzili pierwsze spotkania, może jakieś na początku spotkania wstępne. Jedna z parafii na Bielanach skonstruowała swoją ankietę na potrzeby swojej parafii. Też wskazywano, że z jednej strony chodzi tutaj o spotkanie członków poszczególnych grup parafialnych, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktu. Chodzi też o spotkanie na innym poziomie członków parafii, nie tylko w jakichś formalnych ramach, ale właśnie w formie takiej rozmowy w duchu pokory i w duchu radości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Ani za te kilka słów. Moi drodzy, w naszej parafii dzisiaj po rekolekcjach, po tej mszy świętej, po mszy świętej 18:30 chcemy takie zrobić wstępne spotkanie konsultacyjne, wstępną taką rozmowę. Natomiast to nie jest jedyne i do kwietnia 2022 roku właśnie z Panią Anią i jeszcze z Panią Małgosią będziemy planować kolejne takie spotkania konsultacyjne w naszej parafii. Także myślę, że według naszych obliczeń może być ich nawet z 8 takich spotkań. To w odpowiednim czasie również będę o tym informował. I dzisiaj naturalnie, że nic nie jest pod przymusem, ale w wolności serca, tym, co Duch Święty w nas pisze,
zapraszam po mszy świętej na te konsultacje. Odmówmy teraz wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wsparci wstawiennictwem niepokalanie poczętej, wołajmy do Boga i przedstawmy Mu nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za Kościół powszechny, aby cieszył się nieustanną opieką Maryi. Ciebie prosimy. Prośmy o potrzebne łaski dla papieża Franciszka, aby Maryja wypraszała mu u Chrystusa światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby cieszyła się trwałym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby cieszyły się łaską Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się też w intencji rekolekcji parafialnych trwających u nas. Prośmy o światło Ducha Świętego, o otwartość, aby ten proces synodalny, który rozpoczynamy, trwał i przynosił trwałe owoce dla całej wspólnoty. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach obecnej Eucharystii. Módlmy się za żyjących dobroczyńców naszego Kościoła i domu zakonnego, aby dobry Bóg wynagradzał ich hojność serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych dobroczyńców naszego Kościoła i domu zakonnego, aby otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Antoninę Leszczyńską, aby dobry Bóg przyjął swojej chwały. Ciebie prosimy. W cichej modlitwie przedstawmy też przedstawiennictwo Matki Bożej, nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Módlmy się też w intencji solenizantek dzisiejszych, szczególnie pamiętajmy o naszej siostrze Esterze. Prośmy dla nich wszystkich o Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy. I prośmy za nas samych, abyśmy naśladowali Maryję, rozważając w sercu Boże prawdy. Ciebie prosimy.
Boże, Ty w Maryi niepokalanej poczętej ukazałeś cuda swojej łaski. Umocnij także nas swoją łaską, abyśmy mogli Cię chwalić na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ja w każde rekolekcje, tak samo i dzisiaj, będzie zebrana taca rekolekcyjna. Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą Ci składamy w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że Twoja uprzedzająca łaska zachowała ją od wszelkiej zmazy. Dzięki jej stawiennictwu uwolni nas od wszelkiego grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością oblubienicy Chrystusa. Maryja, Najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako baranek bez skazy zgładził nasze grzech. Wybrana ze wszystkich, wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów i świętych wysławiamy Ciebie z radością, wołając. Święty, święty, święty. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego Najświętsza Maria Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróć. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju. Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Baranek Boży, ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy z wiarą przyjmują zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Komunia Święta będzie udzielana w dwóch rzędach. Ja będę udzielał na rękę, ojciec Mieczysław do ust. Święty przez nas sakrament uleczy nas z ran zadanych przez grzech pierworodny, od którego zachowałeś Najświętszą Marię Pannę przez przywilej niepokalanego poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego, jak w każdą środę przedstawiennictwo świętego Józefa, modlimy się w intencji dobroczyńców naszego Kościoła i domu zakonnego, dołączmy też nasze osobiste intencje. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Opiekunie Odkupiciela, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Sługo Chrystusa, Sługo Zbawienia, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy. Zwierciadło cierpliwości. Miłośniku ubóstw. Wzorze pracujących. Ozdobo życia rodzinnego. Opiekunie dziewic. Podporo rodzin. Podporo w trudnościach. Pociecho nieszczęśliwych. Nadziejo chorych. Patronie wygnańców. Patronie cierpiących. Patronie ubogich. Patronie umierających. Po strachu duchów piekielnych. Opiekunie Kościoła Świętego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech Was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Wam wszystkim tutaj zgromadzonych, aby obchodzić jej uroczystość, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.